Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w karczmie. A dlaczego w karczmie? Dlatego, że kończy się już karnawał. Okres zabaw, kuligów, teatrów amatorskich. No i te ostatki. Te ostatki to niedziela, poniedziałek, wtorek do środy popielcowej. Mięsopus, jak nazywano w staropolszczyźnie. To był jakby zmożony jeszcze na koniec szał tych zabaw. Nie było niedzieli ostatniej w żadnej miejscowości, w której by się nie odbywała zabawa. No, nie w każdej była taka karczma jak ta. To wtedy u gospodarza, który posiadał największą izbę, opróżniano ją z mebli i wtedy się też odbywała zabawa. Co prawda mniejszej ilości ludzi. Taka karczma jak ta pomieściła zawsze kilkadziesiąt osób. Ale ten dzień, ten ostatni wtorek, to tak zwany podkoziołek. Skąd nazwa? Według badań etnograficznych to się wywodził w Wielkopolsce. Tylko w Wielkopolsce. I chodziło o najpierw taką figurkę koziołka wystruganego albo z drewna, albo ze słomy uplecionego, albo wystrukowanego z brukwi i trzy patyki wetknięte, także na takim jakby trójnogu był. Przed nim była misa na pieniądze. I były tutaj różne zwyczaje. Odróżniało się raz, że w takiej wsi płaciły w ten czas dziewczęta. Miał być to ich rewanż za to, że przez cały rok chłopcy płacili za dziewczyny, a teraz musiały one płacić. Ale już w innych znowu wsiach było odwrotnie, że to chłopcy płacili. Jednak w tym przypadku, pierwszym jak i drugim, pieniądze rzucano na misę przed tym koziołkiem. A więc trzeba było płacić pod koziołka, pod koziołkiem. Stąd potem się przyjęła nazwa podkoziołek i dzisiaj mamy, często używamy na taki skrót, że urządzam podkoziołka. Uprzejmie zapraszam wszystkich chętnych. To jest typowo poznańskie, wielkopolskie. Jak się odbywały te zabawy? No wiadomo, pieniądze, które były zebrane na tym podkoziołku, szły na orkiestrę. Orkiestra składała się w zależności od tego, czym dysponowała wieś albo okolica, skąd można było grajków nająć. Były powszechnie używane skrzypce, bębenek, trąbka, klarnet już później, harmonia rozciągana. Czasem było tylko dwóch grajków, a czasem i pięciu. I z nich opłat, z tych pieniędzy zebranych, opłacano właśnie tych grajków. Tańczono kujawiaka, oberka, polkę, krakowiaka i na Bisku Piźnie, w okolicach Krobi, wiwata. Tańczyć na talerzu wiwata. To znaczy tak tańczyć jedną nogą, żeby jej nie odrywać od ziemi, tak jakby miał postawioną na talerzu. Bawiono się, pokrzykiwano, były przyśpiewki. No, dziewczyny były rade, jeżeli więcej tancerzy się po nich zwracało. Najgorzej, jeżeli któraś była w kącie i żaden z chłopaków jej nie zauważył. Wtedy łzy się lały. Co tu jeszcze było do wyprawienia? Oprócz tańców, oprócz przyśpiewków. Ano oczywiście, siłowanie się. Stała beczka,
od piwa, no i kto tą beczkę ile razy podniesie. No, to się chłopcy popisywali, chłopcy. To byli parobcy, tak ich pospolicie nazywano. Chociaż niektórzy byli parobkami, a niektórzy byli synami bogatych gospodarzy. Ale oni nie byli właścicielami gospodarstw. Ojciec był właścicielem i to różnie potem bywało z tymi pieniędzmi. Więc on jak parobek pracował u ojca. Ale teraz, będąc na zabawie, gdy ojciec Kompirado nie dał mu pieniędzy, brał tutaj od właściciela karczmy i zamawiał kwartel wódki. Gospodarz, właściciel oberży, powiada tak, nie masz pieniędzy, ale ja tak przyniosę. I mrugał. Wiadomo było, że potem przynosił tam pewną ilość zboża po cichu, które ukradł ojcom. No ale trzeba było się postawić wobec innych chłopaków, parobków, wobec kolegów, no a przede wszystkim wobec dziewcząt. Ten podkoziołek trwał do godziny 12. O 12 tu upowały, tutaj przy belce był zawieszony na sznurku szyleć. I teraz już krótko przed północą trzeba było tak podskoczyć, żeby polizać tego śledzia. Tak więc to taka też sprawnościowa gra. Tam, gdzie była powała wyżej, stawiano beczkę. I z tej beczki, co czasem się kończyło tragicznie, bo podchmielony już parobek, no, spadał czasem obok tej beczki. Godzina 12, czyli 24 godzina. W ten czas używano tak zawsze 12 we dnie w południe czy 12 w nocy. Przerwano zabawę i nie było żadnych protestów. Orkiestra przestała grać. I po chwili wszyscy stojąc śpiewają wszystkie nasze dzienne sprawy. Rozchodzą się do swoich domów. Jest środa popielcowa, siódma środa przed Wielkanocą. Rano poszli do kościoła, posypali księża im głowy popiołem, wrócili do domu, obiad, ale już późnym popołudniem zbierają się panie. Nie były to wszędzie te zwyczaje, ale na przykład w okolicy Bucza, to nasz powiat jeszcze, tam w tych wsiach odbywał się bal samotnych kobiet. Jak to wyglądało? W tej wsi tam chłopacy zaganiali do karczmy młode mężatki. Albo w innej wsi wieziono nowe mężatki, które wyszły za mąż w tym roku na taczce do karczmy. Tam na nie czekały już starsze mężatki. Umówiona przedtem orkiestra na koszt właśnie tych młodych mężatek, te, które w tym roku wyszły, odbywała się zabawa. Bal kobiet. Nie było żadnego mężczyzny. Kobiety poprzebierane w stare łachmany, obdarte, posmarowane popiołem, sadzą, tańczyły razem ze sobą. Bal samotnych kobiet. Jedyny bal, jaki był w okresie postu, dlatego że
wszelkie zabawy i ścisły post obowiązywał i był przestrzegany przez wszystkich. Ponieważ kończy się karnawał, przychodzą ostatki i przyjdzie w przyszłym tygodniu ta pierwsza wielka środa, Środa Popielcowa. Stąd był nasz pomysł, by tu w karczmie Państwu przedstawić te stare obyczaje z Wielkopolsce i w naszej okolicy. Dziękuję Państwu. Żegnam się z Państwem. Do widzenia.